Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mateusz z tej strony, animator z pasją i dzisiaj lekcja 5 zasad dobrej zabawy według dzieci. Rozpoczynamy nowy cykl, jakie zabawy nie nudzą, więc w listopadzie będę publikował kilka materiałów właśnie na ten temat i będę się zastanawiał, co zrobić, aby bawić się z dziećmi tak, aby się nie nudziły. Pracuję z dziećmi, co rozmawiam z nimi, a więc odpowiadają mi często, jeżeli proponuję im przeróżne gry i zabawy, podając swoje argumenty, co chcą robić i w jaki sposób. Więc zastanowiłem się i wybrałem takich, myślę, że 5 rzeczy, które są ważne dla dzieci podczas bawienia się. Ok, a więc pierwszy punkcik, który zapiszę. Proste zasady. A więc wiadomo, zabawa może być złożona, im fajniejsze wyzwania, zadania, tym będzie ciekawiej. Ale jeżeli tłumaczymy za długo, koncentracja dzieci spada, spada energia i spada zainteresowanie. Więc musimy jakby całość skupić w prostą zasadę, gdzie dzieci szybko dowiadują się, co mają zrobić i rozpoczynamy zabawę. Ważne jest to, że im dłużej tłumaczymy, tym dzieci po prostu mniej słuchają, więc musi być szybko i prosto. Drugą zasadą pisałem sprawiedliwa ocena, czyli my jako prowadzący zabawę często musimy podjąć jakiś werdykt. No i wiadomo, dzieci, jeżeli coś podjęte jest niesprawiedliwe według dzieci, no to oczywiście nie podoba mi się, nie chce mi się już bawić, tak? Czyli to samo jest w przypadku porażki, więc pamiętajmy, aby tę ocenę, jeżeli jest jakaś rywalizacja, jeżeli trzeba coś podjąć, jakąś decyzję, żeby je dobrze zaargumentować, powiedzieć stanowczo, też żeby te argumenty trafiły do tych dzieci. No i oczywiście najważniejsze, trzeba rozmawiać i komunikować się. Czasami też my popełniamy błędy, więc nie musimy być jakby pewni do końca swojej decyzji. Możemy na poziomie jakby dyskusji zmienić swoją ocenę. No i wtedy też na pewno zyskamy jakieś tam plusy i zaangażowanie dzieci też nadal będzie trwało. Ok, trzecim punkcikiem. Na bank dzieci lubią, jak zabawa angażuje ruchowo, jak mogą się ruszać, biegać, skakać. Taki trochę problem społeczny dzisiejszych czasów. Dzieci, no to jest od samej przepełnionej szkoły, od braku takiego, od wypełnionych grafików, od braku czasu na taki wolny ruch, gdzie dzieci mogą się pobawić, poszaleć, pobiegać na dużej przestrzeni. No brakuje tego dzieciom na pewno, więc my prowadząc zabawy starajmy się jakby dawać większość tych zabaw ruchowych. No ale oczywiście ja też stosuję te zabawy bardziej stacjonarne, bardziej manualne, jeżeli scenariusz tego wymaga, ale zawsze staram się, aby dzieci też trochę sobie pobiegały i żeby miały tej takiej wolnej aktywności więcej. Czwartym punktem. To myślę, że dzieci lubią, jak zabawa wywołuje jakieś emocje, jak jest rywalizacja, jak jest jakbyś element sukcesu, no i też porażki. Ale jak jest ten element, gdzie na przykład wspólnym działaniem muszą coś osiągnąć, albo jeżeli rywalizują wspólną drużyną, bardzo to lubią, a więc to na pewno fajnie, jak zabawa zawiera. Ostatnią, piątą, można powiedzieć, zasadą będą ciekawe. Ciekawe wyzwania, a więc bardzo dobrze, jak zabawa ma też jakieś nowe formy, które dzieci rzadko z nimi się spotykają, mają jakieś wyzwania do zrealizowania ruchowe bądź inne, więc dzieci też na pewno będą to robić. A więc podsumowując, jest to 5 takich punktów, według których myślę, że jak będziemy je stosować, dzieciom będą się podobały nasze pomysły i nasze gry i zabawy. No i bardzo jestem ciekaw, co Ty o tym sądzisz? Zapraszam do komentarza. Za dziś wielkie dzięki. No i na kolejne filmy z tego cyklu, jakie zabawy nie nudzą, zapraszam na YouTube oraz na pozostałe moje media, czyli jestem na Instagramie, na Facebooku i oczywiście na blogu. Dzięki za dziś i do zobaczenia wkrótce. Cześć!